Chciałbym zwrócić również uwagę na pewne zjawisko, pewien nawyk, pewien intuicyjny sposób działania kobiet, które są dotknięte tą dolegliwością. Polega to na siusianiu na zapas. To jest bardzo niedobre. Dlaczego? Znaczy, mechanizm jest taki, że mam wysiłkowe nietrzymanie moczu, w związku z tym nie będę miała tego problemu, jeżeli będę miała pusty pęcherz. Więc co robić? Trzeba mieć stale pusty pęcherz, a więc jak najczęściej oddawać mocz, czyli korzystać z każdej nadarzającej się okazji, żeby oddać mocz. Czyli czy mi się chce, czy mi się nie chce, skorzystam z toalety, bo nie wiem, gdzie będzie następna toaleta. No i co się wtedy dzieje? Wtedy pęcherz przyzwyczaja się do tej sytuacji, że jest pusty. Czyli nie reaguje w sposób adekwatny do wypełnienia. Czyli doprowadzamy do powstania nowej choroby, która się nazywa pęcherz nadaktywny. Po angielsku overactive bladder. Jest to choroba objawiająca się gwałtowną potrzebą oddawania moczu, czyli gwałtownym parciem na mocz. W zaawansowanej chorobie pacjentki muszą oddawać mocz co godzinę w niewielkich porcjach, ograniczają płyny. Niezależnie od tego, że pierwotnie miały tylko wysiłkowe nietrzymanie moczu, a więc przestrzegam panie, jeżeli cierpią na wysiłkowe nietrzymanie moczu, niech nie siusiają na zapas, bo skomplikują sytuację. Trzeba będzie zamiast jednej leczyć dwie choroby. Co do wysiłkowego nietrzymania moczu, to oprócz metod zachowawczych, takich jak ćwiczenia, elektrostymulacje, magnetostymulacje, mamy kilka wspaniałych urządzeń do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu za pomocą NeoControl. Jest to taki specjalny fotel, który generuje bardzo silne pole magnetyczne. To pole magnetyczne powoduje mimowolne skurcze mięśni, przepony moczowo-płciowej, likwidując problem. Podobny efekt można osiągnąć za pomocą elektrostymulacji, ale jest to zdecydowanie bardziej kłopotliwe, ponieważ elektrody należy umieszczać wewnątrz pochwowo. Tyle z metod zachowawczych, natomiast mamy również bardzo skuteczne leczenie operacyjne. Dawniej takie wykłady rozpoczynałem słowami, że mamy około 100 sposobów operacji leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Dzisiaj można powiedzieć, mamy jedną zasadniczą operację leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Jest to operacja taśmowa, czyli TVT albo TOT, transvaginal tape. Czyli to są tasiemki przezpochwowe, które umieszczane pod cewką moczową podtrzymują cewkę moczową, jakby odtwarzając zniszczony aparat więzadłowy, zapobiegając obniżaniu się cewki ku dołowi. Ostatnio pojawiła się zupełnie nowa metoda, która się z angielska nazywa bulking. Polega ona na ostrzykiwaniu cewki moczowej za pomocą substancji obliterujących, zmniejszających światło cewki moczowej. Jest to procedura zabiegowa, ale ambulatoryjna, wykonywana w znieczuleniu miejscowym, w przeciwieństwie do operacji taśmowych. Jest ona bardzo obiecująca i pierwsze efekty stosowania tych metod są bardzo obiecujące.